Witamy tam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Puma 77 i w dzisiejszym wiedzy kwantowej chciałbym przede wszystkim ślicznie podziękować wszystkim widzom za komentarze, za łapki w górę oraz za za to, że jesteście co niektórzy od wielu lat ze mną, no i sponsorom za ufundowanie gry, która mega mi się podoba oraz za wpis ostrzegający od jednego z widzów w prywatnym, że tak się wyrażę, czacie, ale spoko, luzik, również go zobaczycie. Oczywiście jedna część danych jest mazana i domyślaj się, kto tu i tylko właściwa osoba będzie wiedzieć, o kogo chodzi, natomiast reszta będzie sobie domniemać i te domniemanie ja sobie zostawiam dla tych osób. A o czym polecimy? Ano o tematach, które są ważne, mniej ważne lub niesamowicie ważne, aczkolwiek pragnę podkreślić, że z jednych tych tematów nie chcę w żaden sposób żadnego z was, czyli żadnej osoby umoralniać. Tą kwestię zostawię dla waszych pieleszy, czyli dokładnie mówiąc domowych sytuacji, tak to można ująć w bliższych słowach. I co polecimy sobie? To zmienić temat, jakby był i go nie ma. Jest to temat skórek i plecaków pożnitem, które wyszły trochę czasu temu, a między innymi 1.7.22 bieżącego roku, 22. 2022. Są to lotnia, jest to plecak, są to postacie w czterech kolorach, czyli zielony, różowy, kościany i pomarańczowy. Nazywają się Kawasa, czyli szkielety Kawasa, konkretnie mówiąc. Egzaminy na dojrzałość. Kurczę, poważne słowo, no nie? Kornite. Bardzo poważne. Letnia z dala od domu, czyli balonowy towarzysz Kwasa, który z pewnością wzbudzi niepokój wśród wrogów. To jest najzabawniejsze. Ale tak mówiąc poważnie, to de facto tutaj jest to tak troszeczkę, powiedzmy, zgrozą owe postacie plecakowe, lotniowe malowanie było do od drugiej w nocy, czy raczej chyba w nocy 3 lipca tego roku strój skór bas, czyli miks skórka z bas e. Ten pełny potasu koneser będzie dostępny wraz z plecakiem, lotnią i malowaniem kawas. No, czyli w sumie, jeżeli chodzi o samą lotnię, to najbardziej z tego ekwipunku, mega mi się podoba lotnia. Jest niesamowita. Może ciut trochę zmaścili, daj rączkę od kierownicy. Od kierownicy i to jest to, co ja po prostu mogli zostawić sznurki tak w spadochronie, no ale to wiecie, każdemu się co innego podoba. No mi akurat ten komplet, powiedzmy sobie, jeżeli w skali od 1 do 10, to powiedzmy na jakieś 7-7,5, a szczególnie 10 to jest lotnia, na 9,5 za tą rączkę, bo jednak mogły być to linki od takie, jak są spadochronie, czy takie delikatne rączki, które w spadochronach są. No ale cóż, dobra, jest jak jest, prosto, ślubnie i czysto, to będzie fajne. Co dalej jest, to między innymi
oczywiście konkurs. Konkurs, który na Polite również widzicie i on jest mocno promowany przez ekipę Fortnite, w sensie grupę Epic Games, czyli ona weszła od 29 czerwca, a trwa ten konkurs, bowiem no, konkurs jest do zdobycia sam szefo, czyli do 11 lipca 2022 do godziny 12 czasu polskiego. Czyli jest do zebrania, już wam mówię, koronę starciu można zdobyć cały pakiet przedmiotów do Fortnite, czyli plecak, emotkę rzucaną, malowanie, kilo oraz postać ciastkowego, czyli Majora Ciacho. Więc no, jeżeli lubisz kompletować Fortnite, a na pewno jeżeli grasz, to lubisz, aczkolwiek nie wszystko ci się musi koniecznie podobać, może, ale nie musi. To jest ważne podkreślenie, może, ale nie musi. Podczas koronnego starcia z grą Fall Guys otrzymasz nagrody we wszystkich trzech grach. To oczywiście reguła są najprostsza jest na każdą jedną konsolę, czyli PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch oraz na PC. Są te gry oczywiście bezpłatne, czyli Fall Guys i już czytamy, która to jest Fortnite oraz Rocket League. I od 10 rund grzę aż po 100 rund Fall Guys można zdobyć na przykład strój Majora Ciacho, to już za 100 Fall Guys, dodatkowe 1200 kodus, czyli punktów, łącznie aż 3800 kodus. Fortnite strój Majora Ciacho i Rocket League All Out Boss. Taka rzecz nagroda jest. Oczywiście, jeżeli chodzi o Fall Guys, ja tą grę przeglądałem, w sensie filmu, i ja się w klimatach potyczek na torze źle się czuję. W Minecraftie też tego nie grałem. Ogólnie mówiąc, jeżeli chodzi o kierownicę, teraz powiedzmy, że pada mam, ale miejsca nie mam. Ponieważ ogrywam inne gry, stąd też po prostu nie ma szans, żeby jedną czy drugą ściągnąć. No może zrobiłbym wyjątek, gdyby chodziło o nagranie z konkretną osobą, ale to myślę, że no nie w fazie, kiedy jeszcze będzie konkurs, tylko dużo, dużo późniejszym. Nie wiem, czy wtedy ktoś będzie chciał chętnie zagrać, oprócz na przykład Rocket League, bo Rocket League od pewnego czasu już, że tak powiem, widnieje w promocji Fortnite. Natomiast sama strona, którą mam, również by się tyle, oprócz tego, że musisz być idealnie z tej samej nazwy w Epiku, jak na Fall Guys, jak na Ragułę, czyli na tych wyścigówkach z piłką nożną. No i jest poświęcona temu strona, gdzie będziesz mógł sobie zliczyć, czy dowiedzieć się, co wygrałeś na pewno, nie? Także tutaj no, spory ukłon w stronę ekipy Epic Games, że taką rzecz stronę stworzyli. Myślę, że to jest świetny pomysł do zachęcenia, aby obie gry spróbować lub ewentualnie ściągnąć, spróbować i odłożyć, że ci nie odpasuje, że a grasz, no to już wybór należy do was, co wy po prostu w tej kwestii zrobicie. Wiadomo, że no, jeżeli
jest graczem ktoś w Hornicie, no to będzie chciał to zdobyć i jedną z tych gier, bo to jest jeden z wymogów, no będzie czy Rocket Rague, czy Fall Guys, no te 10 storun jakoś przejdzie. Natomiast pięknie tu jest czas pokazany, jak leci. Co do dalszych tematów, czyli tematów, które jak na samym początku wspomniałem, dzisiaj będzie również upgrade, czyli Epic Games w ramach tego, że idzie na czasy, dołożył wszelkich starań, aby aktualizacja była dość potężna, albo dość duża. Potężna to chyba zbyt mocne słowo. Czego można się spodziewać po jutrzejszej aktualizacji, dzisiejszej środkowej? Prawdopodobnie, ja bym też tak znaczył, 21-20 nowości przed urlopem Epica. I co oni sobie piszą, tylko pozwólcie, że ja się napiję. Dobrze. Płynę uzupełniony, ja muszę niestety, przykro mi, ale muszę pić często w związku z przebywą chorobą. Po przerwie Forintem powraca na nową aktualizację. Przerwa techniczna zapewne rozpocznie się o standardowej godzinie, czyli 10. Czyli za u mnie to jest jakieś 15 minut w momencie. Aktualizacja może nieco większa niż zazwyczaj, bo Epic musi mniej zamieścić nowości na swój urlop. No, komu jak komu, ale w tym roku faktycznie przyznał im ten bonusowy jeszcze taki bonus na ten urlop. Może szefo im nie wiem, zafundują jazdę konną albo grę na korcie tenisowym z jakimś mistrzem. No nie wiem, no mogłoby być tak być, no nie, ale to taka już abstrakcja typowa co do nagradzania pracowników. Urlop to jednak nie wszystko, można się spodziewać także kolejnych nowości stricte związanych z letnim klimatem i jednocześnie eventem, czyli prawdopodobnie będzie event letni, czyli bo można się spodziewać, czyli wyczułem takie delikatne można, a będzie. Jednak tutaj jest domniemanie, tylko inaczej sformułowane. Epic oficjalnie zapowiada, że będzie dodawać coś więcej niż tylko pojawiło się do tej pory. Ogółem mówiąc, owe zmiany podlegają mapy, nowości eventów, klimatach latnich, Indiana Jones, nowe wyzwania, możliwe informacje odnośnie Luke Skywalkera oraz nowe lub przywrócone bronie. No, może ta pompa, którą większość z was uwielbia, a była w starych wydaniach Fortnite, powróci. Natomiast Sambo Pop pisze, że no, nie ma to jak duża aktualizacja, a szczególnie kiedy one są związane z nowym sezonem, prawda? Wtedy jest największy powiew świeżości. Aczkolwiek, no fakt, średnio można, że tak powiem, z Fortnite wyciągać informacje. Owszem, może ewentualnie gdzieś coś wyczai ktoś i więcej powie. Natomiast ja wam powiem tyle, że no może wreszcie i nareszcie zaczniemy się nawzajem szanować. Ja jeszcze raz podkreślam, nie jestem osobą,
która nie jest bez winy. Jestem osobą, która czasem od czasu do czasu zdarza mi się pojechać mocnym tekstem, co jeżeli gram z osobami, które nawet wieloletnim przyjacielem, to go przepraszam i on zawsze mnie opiernicza, że chłopie, weźesz co, otwórz to nie, bo przecież tam się jak sekund. I a propos łysych koni, no, w Minecraftie też osoby stwierdzili, że niesłusznie Majong się wziął za teksty, które są nawet na prywatnych serwerach i będzie banował tamtejszych graczy. No ale właśnie, i co tu z tym dalej, no nie? Co tu z tym dalej będzie? Ja jeszcze raz podkreślam, nikogo nie chcę na siłę umoralniać, aczkolwiek chcę poinformować, że w prestiżowym zespole FPACE, czyli duże F, małe A, duże, jeszcze raz wróć, duże F jak Felicja, A jak Agnieszka, małe Z jak Zenon, duże E jak Eugenia. Jegomość w trakcie swojego nagrania pojechał przy przywitaniu się z graczami, widzami, no tekstem z dolnej półki, co wychwycili, zgłosili. I, no i cóż, no z mojej strony ja to rozumuję tak. Jeżeli jesteś w e-sporcie, reprezentujesz dane liczące się, czy nie liczące, ważne grupowanie, które startuje w e-sporcie. Czyli ludzie na ciebie mają pozór. Raczej mówiąc, no patrzą na ciebie z każdej strony. Czy gdzieś nie podwinie ci się noga, bo na pewno do zespołu, który tym bardziej jest prestiżowy, czyli na topie, no ludzie będą zwracać uwagę na to, jak się wysławiasz, jakie ma zachowanie w stosunku do innych graczy i tym podobne, tak? A więc no tutaj z jednej strony myślę, że no bo jak pierwszy raz tekst przeczytałem, myślałem, że jednak słuszna jest ta kara, ale jednakże no grupa czy prezes tej grupy FAZE mógł usiąść z graczami, którzy grają w tym zespole na stałe, oraz przeprosiny i byłoby git, tak? Byłoby git majonez, bowiem każdy z nas jest tylko człowiekiem. Każdy z nas powinien, czy może, czy niekoniecznie powinien, ale każdy z nas, zakładam, że się uczy na własnych czyichś błędach. I jednak no, ten prestiż w słownictwie powinien być. Myślę, że no, zachowanie było naganne, ale zawodnik wyraził skruchę. Przeprosił ekipę, z którą w e-sporcie gra. Przeprosił, żywię nadzieję, widownię swoją, która była z jednej strony podzielona, bo jedni byli za tym, że faktycznie no, ta kara jest współmierna do przewinienia. A tutaj twierdzili, że jest zbyt duża. No ja jestem pomiędzy młotem a kowadłem, bo z jednej strony się zgadzam, że karać trzeba za coś, co po prostu stawia w złym świetle ekipę. Natomiast czy tak do końca, czy nie dać mu wotum zaufania i go z powrotem puścić do ekipy, ale za to słownictwo, nie wiem, na ławkę, że tak powiem, oczekujących go posadzić i w razie W, jak mecz będzie, jakby któryś, nie wiem, zasłabł, nie domógł, wiadomo, że nie daj Boże komuś może się słabo zrobić, no to mógłby wskoczyć, prawda? Myślę, że ławka rezerwowa to była wystarczająca kara, oczywiście oficjalne przeprosiny, które on już złożył, wobec co najmniej ekipy, jeszcze raz podkreślam. No i szansa mu się należy, no nie? No aczkolwiek z własnej autopsji wiem, że co niektóre osoby albo osoba
i tutaj no, jest niereformowalna, no nie? Albo uważa, że no, to nic takiego jest. Ja jednak myślę, że czasami lepiej się ugryźć w język, tu podkreślam, ja nikogo nie chcę na siłę umoralniać. Ja tylko stwierdzam, że no, jak szanujesz innych, tak inni ciebie szanują. Stąd też ten screenshot z wypowiedzią z Amazonem mi są niepełne dane i tam jego mość mówi, że owa gra, którą ostatnio omawiałem wstępnie, no jego mość nie dopatrzył i nie dosłyszał, albo nie chciał dosłyszeć, nie wiem, jaka była przyczyna, czy tam był gdzieś mocno zajęty, pomagając, powiedzmy, mamie, robiąc przetwory z truskawki, czy tam z wiśni czereśni, czy też innych porzeczek czerwonej, czarnej. A propos, z własnego ogrodu są najlepsze, bo nie chemią nieładowane. I cóż, no, życie jest jedno. Ludzi trzeba szanować nawzajem siebie. Przynajmniej starać się szanować. Jeżeli popełniłeś błąd, to tak jak ja, choć znam się z kumplem jednym czy drugim, prywatnie mówiąc, na przykład z Patrykiem 77, który jest najlepszym u mnie. No ja go przepraszam, pomimo tego, że wiem, że jest pełnoletni, że się nie obrazi, że nie przyjmie tego dla siebie, bo wie, że to jest dla hecy, dla takiego beki tekst powiedziany. I jestem opier papier przez niego robiony. To ja go jednak przepraszam, no sumienie jakoś mnie gryzie, no nie? Ale czasami po prostu rzucę i też przeproszę. I też przeproszę, kiedy gram na forum, na przykład z Pronem, czy z innymi graczami, którymi już nie będę wymieniał, to też mi się zdarza i przepraszam. I przepraszam wszystkich tych, którzy, nie wiem, obrazili się na mnie, dlatego że zacząłem grać więcej w inne gry niż tylko w Hornitę, ale rozumieli, wszystkich gier, jeżeli mam szansę zasmakować, kiedyś nie miałem tych sponsorów i nie mogłem. Teraz mam tych sponsorów, mogę, proszą, dają, realizuję. Ja im ślicznie dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie, za subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarze, czyli fajne reakcje. Chętnie odwiedzam innych, minimum jedna reklama. Proszę o uwagę, jeżeli pokazuje ci się taki komunikat. Epic Games postanowiło wam pomóc i dając linki do upgrade'ów, testu pierwszego, a potem upgrade'ów, możecie spróbować zastosować, czy na waszym PC-cie to poprawy poprzez aktualizację wyjdzie. Natomiast tu już widzicie na kolejnych, na samym końcu zdjęciu, że był również Nvidia aktualizowana. Jeszcze raz ci dziękuję. Bywajcie zdrowo i rumiano. Bawcie się dobrze w Fortnite, w Fall Guys, samochodziki z bramką. Wygrywajcie nagrodę, zdobywajcie je. Otwórzmy w dolnej półce. Cześć.